2,5 minuty do zakończenia meczu, miejsce 7-8. 81-46 prowadzi Zielonka, Zasa Zielona Góra. Ja myślę, że tutaj powalczą w gimnazjadzie za niedługo w Siedlcach, przyszły weekend. A za 2 lata drużyna w juniorach będzie przesilna. Za silna. Ale to za 2 lata. Dwa rzuty wolne dla Zastolu wykonuje z numerem 15 Jakub Sanocki. Chłopak podchodzący po 2 metry wzrostu. Jak się wyprostuje. Borówka. Kaczmarski Leszek, free points. 81-50. Bary, graj, chuj bary, chuj. Dobór. To już taki drugi garnitur tu teraz gra ze Zastalu. Ale może gdyby oni od początku grali, ta sytuacja by była inna. A jak garnitur, to potrzebny jest krawat. I widziałem, że w prezencie pan trener dostanie zielony krawat. Krawat nadziei, że będzie lepiej. Niewiele brakowało z numerem 4 dla Stalówki. Łoszczyk. Borówka, teraz Borówka może zapakuje. Kroki. I kolejny rzut za linii free points. Przypominam, kto nie wie, że od nowego sezonu tą linię przesuwamy o 0,5 metra, a trener Bogdan Onufrowicz dziękuję swoim zawodnikom za grę, za finały, za serce. A że się nie udało, taki jest sport, raz na wozie, raz pod wozem. Dzisiaj Zielona pod wozem, ale jeszcze 42 sekundy. To na razie tyle. Za chwileczkę będzie wręczenie nagród dla tych zespołów z Opalenicy, Zbyszek Bytomski.